Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy już w Polsce 12 raz. To takie święto, które podkreśla, że dbamy o ten bezpieczny internet. Przede wszystkim dotyczy to oczywiście bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników, czyli dzieci i młodzieży w internecie. To inicjatywa Komisji Europejskiej. My jako NASK wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje tworzymy Polskie Centrum Projektu Safer Internet i od już 11 lat taki projekt realizujemy w Polsce. Mówimy o tym, co jest ważne dla bezpiecznego, przyjaznego teraz również internetu, tych przyjaznych treści. Jak co roku organizujemy konkurs na lokalne inicjatywy. W tym roku mamy rekordową frekwencję. Już teraz ponad 1400 inicjatyw zgłoszonych do nas. Z całej Polski wszystkie te szkoły, instytucje, placówki otrzymują od nas materiały, plakaty, pomoc i organizują u siebie według swojego pomysłu obchody tego dnia. Ogłaszamy drugą odsłonę programu Zastanów się zanim udostępnisz. Program, który jest kierowany dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej i której to przesłanie polega na tym, że oczywiście dzielenie się treścią jest czymś pozytywnym, ale owe dzielenie winno być robione w sposób roztropny, przemyślany, tak żeby potem nie było niespodzianek. W tym roku uruchomiliśmy specjalny taki kurs internetowy dla rodziców, kurs Bezpiecznie tu i tam, dzięki któremu wszyscy dorośli, rodzice, edukatorzy, nauczyciele mogą dowiedzieć się, jak pomóc dzieciakom być bezpieczniejszymi w internecie, jak pomóc im w tym, żeby internet był dla nich narzędziem zabawy, ale też dostępu do wiedzy, edukacji, budowania społeczności, jak dzieci mogą robić to dobrze i bezpiecznie, bo to najważniejsze. To, co się wykształca, to jest właśnie trochę taki kult próżności w internecie. To jest to, że nie do końca pokazujemy, co jesteśmy naprawdę, zakładamy różne maski, przez co raz, że jesteśmy sami dla siebie mało wiarygodni, później zaburzamy swoją tożsamość, zaburzamy poczucie siebie tak naprawdę, a druga to jest po prostu dawanie dobrego przykładu i to, żebyśmy swoim postępowaniem, czyli kreatywnym wyrzucaniem jak gdyby ze swojego umysłu informacji, tych dobrych informacji, dawali przykład coraz to młodszym pokoleniom to raz, a dwa, że innym użytkownikom. Nie zapominajmy jednak, że sieć przy okazji takich dni jak Bezpieczny Internet, że sieć jest przede wszystkim dużo więcej korzyści, pozytywów niesie niż tych zagrożeń. Znaczy ta cała dzisiaj dyskusja o zagrożeniach nie może przesłonić tego, że jednak sieć to jest wyzwanie, to jest takie dobro cywilizacyjne, z którego powinniśmy korzystać przy zachowaniu odpowiednich zasad. Stąd bezpieczny internet, raczej chyba lepiej było mówić przyjazny internet.